krzyż niesiony razem z Jezusem nie przeraża. Jezus jest z nami w godzinie próby, mówił ojciec święty Franciszek, który spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Ojciec święty zwrócił uwagę na wezwanie Jezusa: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Papież wskazywał, że Jezus wzywa uczniów, by poważnie potraktowali wymagania Ewangelii, nawet jeśli będzie to oznaczało poświęcenie i trud. Jezus nie przekreśla tutaj więzów rodzinnych, ale wskazuje, że miłość do bliskich nie może być większa od miłości do Boga, tłumaczył papież. Kiedy miłość do rodziców i dzieci jest ożywiana i oczyszczana przez miłość Pana, wówczas staje się ona w pełni owocna i przynosi owoce dobra w całej rodzinie i daleko poza nią. W tym sensie Jezus wypowiada te słowa. Papież zwrócił też uwagę na kolejne wezwanie Jezusa: kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Chodzi o to, by podążyć za Jezusem i jego drogą krzyża, nie na skróty. Nie ma prawdziwej miłości bez krzyża, bez ceny, jaką trzeba zapłacić, mówił ojciec święty. Krzyż niesiony razem z Jezusem nie przeraża. On jest zawsze u naszego boku, by wspierać nas w godzinie największej próby, by dać nam moc i odwagę. Papież zwrócił uwagę, że właśnie ten, kto straci życie ze względu na miłość do Jezusa, znajdzie życie. To paradoks Ewangelii, mówił ojciec święty, i wskazywał na świadectwo wszystkich tych, zwłaszcza młodych, którzy starają się pomagać innym w czasie trwającej pandemii. To także niesienie krzyża. Pełnię życia znajdujemy, ofiarowując miłość drugiemu człowiekowi, dodał ojciec święty.